Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <applaud> papam Problem Niewiary oraz Ateizmu. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 12 czerwca 1985 roku. Wierzyć po chrześcijańsku to znaczy przyjmować zaproszenie do rozmowy z Bogiem, powierzając się swemu stwórcy. Taka świadoma wiara dysponuje nas też do owego dialogu zbawienia, jaki Kościół powinien prowadzić z wszystkimi ludźmi w świecie współczesnym także z niewierzącymi. Jednakże wielu współczesnych nam ludzi nie dostrzega tej wewnętrznej i żywotnej łączności z Bogiem, jaką stanowi wiara, albo ją wręcz odrzuca. Dlatego w Konstytucji Pastoralnej Gaudium et Spes Sobór wypowiedział się również na temat niewiary oraz ateizmu. Wypowiedź ta mówi nam równocześnie, jaką, jak świadomą i dojrzałą, winna być nasza wiara której świadectwo wypada nam dawać często wobec niewierzących i ateistów. Właśnie w epoce współczesnej wiara winna być usprawniona do tego, aby mogła jasno widzieć trudności i przezwyciężać się. Jest to zarazem istotny warunek dialogu zbawienia. Konstytucja Soborowa przeprowadza zwięzłą, a zarazem wyczerpującą analizę ateizmu. Stwierdza przede wszystkim, że wyrazem tym oznacza się zjawiska różniące się bardzo między sobą, kiedy bowiem jedni przeczą wyraźnie istnieniu Boga, ateizm, inni uważają, że człowiek w ogóle nic pewnego o nim twierdzić nie może, agnostycyzm, a inni znów zagadnienie Boga poddają badaniu taką metodą, żeby ono wydało się bez sensu, pozytywizm, scjentyzm. Wielu niewłaściwie przekroczywszy granice nauk pozytywnych, usiłuje albo wszystko tłumaczyć tylko drogą naukowego poznania, albo nie przyjmuje istnienia żadnej prawdy absolutnej. Niektórzy tak bardzo wywyższają człowieka, że wiara w Boga staje się jakby bezsilna i więcej im chodzi o afirmację człowieka, aniżeli o przeczenie istnieniu Boga. Inni znów tak sobie Boga wymyślają, że Twór ten, Odrzucany przez nich żadną miarą nie jest Bogiem Ewangelii. Inni nie przystępują nawet do zagadnień dotyczących Boga, ponieważ zdają się nie odczuwać niepokoju religijnego. Nierzadko ateizm rodzi się bądź z namiętnego protestu przeciw złów w świecie, bądź z niesłusznego przyznania pewnym dobrom ludzkim znamienia absolutu, także bierze się je już za Boga. Także dzisiejsza cywilizacja nie tyle sama z siebie, ile raczej dlatego, że zbytnio uwikłana jest w sprawy ziemskie. Sekularyzm może często utrudniać dostęp do Boga. Tekst Soborowy wskazuje, jak widać, na różnorodność i wielorakość tego, co kryje się pod słowem ateizm. Jest to niewątpliwie bardzo często postawa praktyczna wynikająca z zaniedbania lub z braku niepokoju religijnego. W wielu wypadkach postawa ta znajduje swoje korzenie w całym sposobie myślenia o świecie, zwłaszcza myślenia naukowego. Jeśli bowiem za jedyne źródło pewności poznawczej przyjmuje się samo tylko doświadczenie zmysłowe, wówczas zostaje odcięty dostęp do wszelkiej rzeczywistości pozazmysłowej, rzeczywistości transcendentnej. Taka postawa poznawcza znajduje się też u podstaw tej osobliwej teologii, jaką w naszej epoce stała się teologia śmierci Boga. Tak więc motywy ateizmu, a częściej jeszcze agnostycyzmu współczesnego, są natury teorio-poznawczej, nie tylko pragmatycznej. Druga grupa motywów uwydatnionych przez Sobór łączy się z taką afirmacją człowieka, która zdaje się nie dostrzegać tak bardzo oczywistej prawdy, że człowiek jest bytem przygodnym i ograniczonym w istnieniu. Chociaż więc realia życia i historii skłaniają nas do twierdzenia wciąż na nowo, iż istnieją istotne powody do uznania jego wielkiej godności i pierwszeństwa w widzialnym świecie, to jednakże nie ma podstaw do tego, aby upatrywać w nim absolut, odrzucając Boga. Czytamy zaś w Gaudium et Spes: Ateizm współczesny tak daleko posuwa postulat autonomii człowieka, że wznieca trudność przeciwko wszelkiej zależności człowieka od Boga. Wyznawcy takiego ateizmu twierdzą, że wolność polega na tym, żeby człowiek był sam sobie celem, sam jedynym sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii, a to, jak mnie mają, nie daje się pogodzić z uznaniem Pana. Sprawcy i celu wszystkich rzeczy, lub co najmniej czyni takie twierdzenie zupełnie zbytecznym. Tej doktrynie sprzyjać może poczucie potęgi, jakie daje człowiekowi dzisiejszy postęp techniki. Dziś bowiem ateizm usystematyzowany głosi wyzwolenie człowieka przede wszystkim drogą jego wyzwolenia gospodarczego i społecznego. Ateizm ten programowo zwalcza religię, twierdząc, że stoi ona na przeszkodzie do takiego wyzwolenia. Gdyż budząc nadzieję człowieka na przyszłe, złudne życie, odstręcza go od budowy państwa ziemskiego. Kiedy głosiciele tego ateizmu dochodzą do rządów w państwie, dodaje tekst soborowy, gwałtownie zwalczają religię, szerząc ateizm, przy stosowaniu zwłaszcza w wychowaniu młodzieży, również tych środków nacisku, którymi rozporządza władza publiczna. Ta ostatnia sprawa domaga się jasnego. I mocnego postawienia zasady wolności religijnej, co też Sobór czyni w osobnej deklaracji Dignitatis Humane. Jeśli chodzi o zasadniczą postawę Kościoła wobec ateizmu, to jest rzeczą jasną, iż Kościół odrzuca go z całą stanowczością, gdyż kłóci się z samą istotą wiary chrześcijańskiej, związanej z rozumowym również przeświadczeniem o istnieniu Boga. Chociaż Kościół odrzuca ateizm całkowicie, to jednak szczerze wyznaje, że wszyscy ludzie wierzący i niewierzący powinni się przyczyniać do należytej budowy tego świata, w którym wspólnie żyją, a to z pewnością nie może dziać się bez szczerego i roztropnego dialogu. Wypada dodać, że Kościół pozostaje szczególnie wrażliwy na postawę tych ludzi, którzy nie mogą pogodzić istnienia Boga. Z wielorakim doświadczeniem zła i cierpienia, równocześnie zaś Kościół jest świadomy tego, że to, co on wieści, a więc Ewangelia i wiara chrześcijańska, idzie po linii najtajniejszych pragnień ludzkiego serca, gdy broni godności powołania ludzkiego, przywracając nadzieję tym, którzy zwątpili już o swoim wyższym przeznaczeniu. Nadzieja eschatologiczna nie pomniejsza doniosłości zadań ziemskich. Lecz raczej wspiera ich spełnianie nowymi pobudkami. Natomiast przy braku fundamentu Bożego i nadziei życia wiecznego godność człowieka doznaje bardzo poważnego uszczerbku, a zagadki życia i śmierci, winy i cierpienia pozostają bez rozwiązania. Także ludzie nierzadko popadają w rozpacz. Tak więc odpierając ateizm. Kościół równocześnie stara się uchwycić kryjące się w umyśle ateistów powody negacji Boga, a świadomy wagi zagadnień, jakie ateizm wznieca, oraz wiedzione miłością ku ludziom, uważa, że należy poddać je poważnemu i głębszemu zbadaniu. Troszczy się przede wszystkim o własny rozwój, odnawiając się i oczyszczając nieustannie pod kierunkiem Ducha Świętego, aby wyplenić z własnego życia wszystko to, co słusznie może razić tych, którzy nie wierzą. W takim ujęciu Kościół pomaga nam raz jeszcze w odpowiedzi na pytanie, czym jest wiara i co to znaczy wierzyć właśnie na tle wiary i ateizmu, który przybiera niekiedy formę programowej walki z religią, a w szczególności z chrześcijaństwem. Właśnie na tym tle wiara winna być szczególnie świadoma, wnikliwa i dojrzała. Nacechowana głębokim poczuciem odpowiedzialności oraz miłością do wszystkich ludzi. Świadomość trudności, zarzutów i prześladowań, winna wyzwalać tym pełniejszą gotowość świadczenia o tej nadziei, która jest w nas. Poprzez szereg naszych spotkań środowych, odpowiadamy sobie na pytanie, co to znaczy wierzyć, co to znaczy wierzyć po chrześcijańsku. I rozpatrujemy różne aspekty tego zagadnienia. Dzisiaj rozpatrujemy aspekt kontrastowy. Wiemy bowiem, że w świecie, w którym żyjemy, także i w naszej ojczyźnie, obok wierzących są niewierzący, obok wyznających wiarę w Boga, ateiści. Trzeba więc, ażeby nasza odpowiedź na pytanie, co to znaczy wierzyć, odniosła się również i do tego zjawiska, i do tego faktu społecznego. Sobór Watykański II dał temu wyraz przede wszystkim w Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, która zaczyna się od słów Gaudium et Spes. Warto przestudiować paragrafy poświęcone tej właśnie sprawie. Trudno bowiem w całości je tu przytaczać, bo zajęłoby to za wiele czasu. Jeśli chodzi o stosunek Kościoła do niewiary, do ateizmu, to jest on stanowczy. Kościół odrzuca oczywiście niewiarę, ateizm. Bo z całą siłą przekonania głosi wiarę, głosi prawdę o Bogu. Z drugiej strony jest to stosunek otwartości, stosunek dialogu. Paweł VI nazwał to dialogiem zbawienia. Ten dialog zbawienia Kościół prowadzi ze wszystkimi ludźmi, nie wykluczając również i tych, którzy nie wierzą w Boga. W całym układzie społecznym, pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, Ogromnie ważna jest zasada wolności religijnej i wolności sumienia. Stajemy bowiem na stanowisku, że trzeba zostawić każdemu człowiekowi jego sumieniu podstawowe prawo do opowiedzenia się w tej dziedzinie, tak bardzo głębokiej i delikatnej. Z drugiej strony trzeba bronić wolności religijnej, zwłaszcza tam, gdzie środowiska sprawujące władzę stają na stanowisku programowego ateizmu. Ten programowy ateizm nie może w żadnym wypadku oznaczać programowej ateizacji społeczeństwa i temu się Kościół wszędzie i zawsze przeciwstawia. Równocześnie wiemy dobrze, że doświadczenie ateizmu może prowadzić także i do głębszej wiary w Boga. Negacja może nas doprowadzić do Jego afirmacji. To jest jeszcze jedna tajemnica duszy ludzkiej, która w naszej epoce niejednokrotnie się odsłania a w naszej Ojczyźnie zdaje się znajduje wiele potwierdzeń. Przekazuje pozdrowienia wszystkim rodakom w Ojczyźnie, bez względu na ich światopogląd, życząc równocześnie Kościołowi w Polsce, ażeby w duchu Soboru Watykańskiego II prowadził pracę ewangelizacyjną w świecie współczesnym i pogłębiał wiarę wierzących, ukazywał drogi wiary dla wszystkich i bronił wolności religijnej każdego pragnę również ażebyśmy w naszej modlitwie wspólnej polecali te sprawy o których się najwięcej w tej chwili mówi i pisze a więc sprawy prawodawstwa w odniesieniu do uniwersytetów i szkolnictwa wyższego jako też sprawy związane z procesami w Gdańsku i w diecezji kieleckiej będziemy się modlić o te sprawy ponieważ stanowią one cząstkę naszego wspólnego życia Pate nostri esinceri, santi vice tu novo, ad venir pregnant tu, e ad voluntas tua, ci si pur in cielo e in terra.